Słowa Mahdy ją zdradziły. Kolejna część miecza znajduje się w miejscu, do którego mogą wejść tylko starożytni. To mi przypomina zatopioną świątynię nieopodal Butwiającego Lasu. Opowiadałeś mi o tym, wujku. Właśnie, Leo. Świątynia należała do Nefalemów. Leo, twoja wiedza może się okazać bezcenna. Musisz pomóc naszemu przyjacielowi odzyskać część miecza. Nefalemowie to starożytni ludzie, którzy posiadali niesamowite moce. Legendy głoszą, że stoczyli straszliwą bitwę niedaleko świątyni. Podobno duchy wojowników nadal ze sobą walczą. Potrzebuję many! Dla mnie też jest wielka moc. Nie nadmają mi pomysł. To brzmi niepokojąco. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu. Zawsze wtedy, kiedy groziło mi niebezpieczeństwo. Coś się chyba nie chodzi. Więcej czasu. W moich poszukiwaniach trafiłem na obiecujący trop. Rodzina żyjąca koło Nowego Tristram weszła w posiadanie cennej relikwii. Hej, ty tam! Proszę pomóż! Chcą zabić moją przyjaciółkę! Złodzieje zabiją moją przyjaciółkę, jeśli czegoś nie zrobimy. Uwolnij mnie, a sam się przekonasz! Czego chcą od dziewczyny? To tylko córka chłopa, ma na imię Sasza. Ale tak się składa, że zaznajomiłem się z nią. Ma relikwie, której szukają złodzieje. Gdzie relikwia? Przysięgałam dochować tajemnicy. Puść dziewczynę. Relikwia jest jej. Naprawdę wierzysz temu szelmie? Jak chcecie, głupcy. Zabijemy was wszystkich. Jeszcze trochę czasu. Tym razem się nie wywiniesz! Nie jestem jeszcze gotów. Jeszcze trochę czasu. Thank you.
cię dopadł. Oto relikwia, ukochany. Ukryłam ją, jak prosiłeś. Ojciec zrobił się podejrzliwy, ale to będzie bez znaczenia, gdy się pobierzemy. To już niedługo, prawda? Oczywiście, kochana. Wkrótce osiądziemy, by wieść spokojne życie, uprawiać ziemię i chować bachory, znaczy dzieci. Ale najpierw muszę sprzedać relikwie. Niestety w tym celu muszę wyruszyć z moim przyjacielem w długą drogę. Chcesz iść ze mną? Tak, tak! Wyglądasz na obeznanego w handlu. Drogę, prowadź! To mi poraz. Ta relikwia jest fałszywa. Bogowie! Powinienem był się domyślić. Ale może tak będzie lepiej. Zdaje się, że przyda ci się pomocna dłoń, a ja za cholerę tu nie zostanę. Proszę, nie mów, że rozważasz propozycję tego przestępcy. Kiedy to wszystko się skończy, otworzę gospodę. Niech przeżyję. Tego ci życzę. Będę o tobie pamiętać, gdybyś szukał pracy. To zaszczyt. A twoja wybrana? Co? Czy ja wyglądam jak kandydat na męża? A przy okazji, na imię mi Lyndon. To, co znalazłam w księgach o Alaryku i jego świątyni, nie nastraja optymizmu. Ty pewnie jesteś Alaryk Strażnik. Wujek Deckard opowiadał mi o twoim wiecznym czuwaniu nad tym przeklętym miejscem. Myślałam, że to tylko legenda. Jesteś jednym z Nephalemów? Nie, Nephalemów nie ma już od 1000 lat. Ha, kolejna legenda. Chcesz wejść do świątyni, ale dostępna jest tylko dla Nephalemów. Jeżeli uda ci się znaleźć klucze w pobliskich grobowcach i otworzyć wrota, wtedy przekonamy się, kim i czym naprawdę jesteś. Chodź za mną. Podniosę most, byś szukaj w lasach dwóch grobowców. Mogiły wojownika i krypty starożytnych. W tej kniei unosi się widmo prastarej zguby. Więcej czasu. To ludzie Alaryka? Już nie. Zatracili się w szaleństwie. Nie jestem jeszcze gotów. Zostały tutaj... Zostaliśmy odcięci! Lada chwila zaatakują! Bracia, nie ustępujcie, a nasze męstwo będzie opiewane przez wieki! Trzeba więcej czasu. Thank you.
jestem jeszcze gotowy. Jeszcze trochę czasu. Dlaczego? To piękne otwarte miasto. Żyje tam wielu nowymi ideami. Zawsze można tam zobaczyć lub usłyszeć coś nowego i ekscytującego. Trzymam je!
mam dość many. Templariuszu, wydaje mi się, że kilka miesięcy temu widziałam cię w karczmie. Możliwe. Przebyłem długą drogę. Podobno byłeś niezwykle uprzejmy, ale niezbyt szczodry. Może już pójdziemy? Nie potrafię tego zrobić. Świątynia jest otwarta. Wejdź. Dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? Możesz wejść do naszego sanktuarium. Dzielny bohater, tyle się nawojował, a teraz zginie. Marta! A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Jest w niej... potężna moc. To bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli z nim losa. Ta część miecza jest moja. Przelejcie ich krew! Miała na myśli, mówiąc, że matka podzieli mój los. To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Jej słowa to kłamstwo i szaleństwo. Nie słuchaj. O jakiej mocy w tobie mówiła?
Łatwo nam poszło. Bawi się z nami. Musimy szybko wracać do wujka Kejsa. Kamień świata się zmienia. Nasze dzieci rodzą się słabe i żyją krótko. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. Możemy zginąć, ale nie wcześniej, niż odeślemy ją z powrotem do płonącego piekła. Wracam do miasta. Magda znalazła nas w zatopionej świątyni. Już szuka trzeciej części. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze.